Jezus zaprasza nas do winnicy. Winnica na uczeniu Pana Jezusa to obraz Kościoła, domu naszego, w którym jesteście. A stołem w tym domu, w tej winnicy, jest to Eucharystia, jest tu ofiarny. Są tacy jak ten syn, który powiedział, pójdę i nie poszedł. Są tacy, którzy zaczynają dobrze, idą do pierwszej komunii, przez jakiś czas pilnie chodzą, zbierają pierwsze piątki miesiąca, a później wyrastają z wiary i Kościół umijają szerokim łukiem. Są inni, którzy latami nie chodzili, dotknięci łaską Bożą, w jakimś czasie nawracają się i Kościół jest ich domem i wiedzą, że odkryli największy skarb, wiarę i nie wyobrażają sobie życia bez mszy świętej, bez komunii, bez Pana Jezusa, tajemnica ludzkiego serca. W tym Kościele chcę mówić o tej winnicy, mając świadomość, że gospodynią jest tu Matka Najświętsza, Matka Boża Częstochowska, patronka naszej parafii. Matka Najświętsza jest najdoskonalszą nauczycielką Eucharystii. W 2002 roku papież Jan Paweł II wydał niepokonaną, przepiękną encyklikę o Eucharystii. Ecclesia de Eucharistia. Jeden z rozdziałów tej encykliki, która jest jego bardzo osobistym, papieskim wyznaniem, poświęcił Matce Bożej. Żaden papież jeszcze tak nie mówił o Matce Najświętszej, jak Jan Paweł II w tej encyklice. Oto czytamy między innymi tak fragment encykliki. Maria jest niewiastą Eucharystii. W całym swoim życiu Kościół, patrząc na Marię jako na swój wzór, jest wezwany do jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Eucharystii. Kiedy nawiedzenie Elżbietę, pisze Jan Paweł II, nosi w łonie słowo, które stało się ciałem, Maria jest wtedy w pewnym sensie tabernakulum. Pierwszym tabernakulum w historii, w którym Syn Boży, jeszcze niewidoczny dla ludzkich oczu, pozwala się adorować Elżbiecie, niejako promieniując swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi. Czy zatem Maryja, pisze papież, kontemplująca oblicze Chrystusa dopiero co narodzonego i tuląca go w ramionach, nie jest dla nas niedoścignionym wzorem miłości i natchnienia podczas każdej naszej komunii eucharystycznej? To cudowne, że papież nazwał Matkę Najświętszą pierwszym tabernakulum. Na jednym miejscu w tej samej encyklice powie, że jest monstrancją, w której jest umieszczony Pan Jezus. I zadziwia się papież, co Matka Boża musiała przeżywać, kiedy ona nosiła w sobie Pana Jezusa i później Go urodziła. Później, kiedy Pan Jezus Baptysta wstąpił do nieba, chodziła na mszę świętą, którą odprawiali apostołowie. I apostoł podawał jej komunię świętą i mówił ciało Jezusa. Ciało Chrystusa. I ona na nowo przyjmowała do serca ciało, które wydała na świat. Co musiała przeżywać? Matka. Siostry i bracia, mówię o największym skarbie, jaki zna ta ziemia, o największym cudzie, o Eucharystii. O skarbie, jaki przechowuje Kościół katolicki. Jest 7 sakramentów i wszystkie nazywają się święta. I ten sakrament nazywa się najświętszym sakramentem. Jedyny z 7 sakramentów. Ale kolekcja, trzeba sobie nam zdać sprawę, jakiego zaszczytu dostępujemy, będąc na mszy świętej. Jakimi szczęśliwcami jesteśmy, mogąc przyjąć Pana Jezusa w komunii świętej. Śmiercią ojca Pio, był sierpień, rok 1964. Do ojca Pio
świętego ojca Pio ciągnęły już od lat tłumy do San Giovanni Rotondo na południu Włoch. Tego sierpniowego dnia wśród tłumów w małej zakrystii na ojca Pio czekała dziewczyna około 18-letnia, która przybyła z północy Włoch z okolic Mediolanu. Dziewczyna była opętana przez złego ducha. Kiedy ojciec Pio wszedł, ta dziewczyna nagle zaczęła krzyczeć, bluźnić, wyzywać, kląć. Wszystko najgorsze na zakonnika. Ojciec Pio zdawał się tego nie słyszeć. Przeszedł, pobłogosławił i wyszedł. Ale tej nocy ojciec Pio już nie spał. Opis, jaki znamy z jego opowiadania, mrozi krew w żyłach. W nocy szatan maltretował go. Zrzucił go z łóżka. Pobił. Do nieprzytomności ojciec Pio krzyczał w niebo głosy: bracia, ratujcie! Zakonnicy słyszeli spod sąsiednich cel, przybiegli do niego i zobaczyli ojca Pio leżącego w kałuży krwi, posilnionego, z rozciętym łukiem brwiowym, z krwią płynącą z ust. Do dzisiejszego dnia są zdjęcia, które zrobiono na dowód tamtej nocy. Diabeł go maltretował. Tak go zmaltretował, że ojciec Pio już tego dnia nie wstał z łóżka. Księża, którzy byli świadkami tej historii z tą dziewczyną, opętaną dziewczyną, kiedy ojciec Pio nie pokazał się na drugi dzień, poszli do biskupa, prosili, żeby im pozwolił odprawić egzorcyzm nad tą dziewczyną. Bo tylko biskup może odprawiać egzorcyzm, tylko on ma taką władzę w kościele. Oczywiście biskup może delegować tę władzę wyznaczonym przez siebie kapłanom. I ojciec i biskup pozwolił czterem kapłanom, i oni się modlili nad tą dziewczyną, odprawiając egzorcyzm. I wtedy szatan zaczął krzyczeć przez tę dziewczynę, że zwyciężył, bo przetrącił kręgosłup ojcu Pio, że nie mógł odprawiać dzisiaj przy świętej. I to jest jego zwycięstwo. Że pokonał ojca Pio, bo kapłan nie odprawiał przy świętej. To była największa radość szatana. Kiedy nazajutrz ojciec Pio się pozbierał i wyszedł do ołtarza odprawiać mszę świętą, ta dziewczyna była w kościele. Kiedy zobaczyła, jak ojciec Pio rozpoczął Eucharystię, zawyła w niebo głosy, padła zemdlona i po mszy świętej była uwolniona od złego ducha. To znaczy msza święta. Msza święta jest największym egzorcyzmem świata. Dlatego diabłu tak bardzo zależy, żeby ludzie nie chodzili na mszę świętą. Opuszczenie mszy świętej w niedzielę z własnej winy jest grzechem śmiertelnym. Nie dlatego, że Kościół ma taki kaprys i tak wymyślił, ale dlatego, że krzywda, jaką sobie wyrządzamy, dając władzę diabłu, jest tak wielka. Arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, opowiadał kiedyś w gronie kapłanów taką historię, jak był u Ojca Świętego z kilkoma biskupami na obiedzie i przy obiedzie któryś z biskupów zapytał Ojca Świętego: Ojcze Święty, czy Ojciec wypędzał kiedyś złego ducha z człowieka? Czy Ojciec Święty odprawił egzorcyzm nad kimś? Papież Jan Paweł II powiedział: nie, bezpośrednio jako papież tego nie robiłem. I opowiedział taką historię Ojciec Święty biskupom, jak po którejś z audiencji środowych wychodził ze znanej nam, choćby z przekazów telewizyjnych, wielki auli Pawła VI, gdzie zazwyczaj odbywają się audiencje środowe. I kiedy wychodził już u wyjścia z tej auli, drogę mu zastąpiły cztery osoby. Jakieś małżeństwo, pochodzili z Ameryki Południowej, z jednego z krajów Ameryki Południowej. Proboszcz tych ludzi i biskup diecezji, do której należała ta parafia. I biskup poprosił Ojca Świętego: Ojcze Święty, niech Ojciec Święty wypędzi z niej złego ducha, ta kobieta jest opętana. A papież powiedział: ty to zrób, ty jesteś biskupem. Biskup ma zawsze władzę tego czynienia. Biskup miał odpowiedzieć, mówił papież: robiłem to, Ojcze Święty, bezskutecznie.
już czas, że już tam jakieś dojniczy czekają i czas ich goni, Ojcze Święty ma umówione spotkanie. Przynagrał go, żeby już szli. I wtedy papież na odchodnym powiedział tej kobiety: jutro odprawię za ciebie mszę świętą. I wtedy ta kobieta zaczęła wyć: tylko nie mszę świętą, tylko nie mszę świętą, diabeł krzyczał przez nią. Ojciec Święty poszedł, na drugi dzień odprawił rano za nią mszę świętą i przyszła depesza, że kobieta jest zwolniona. Siostry i bracia, to znaczy Eucharystia w naszym życiu. W co się pakują ludzie, którzy lekkomyślnie opuszczają mszę świętą, a są wierzący i ochrzczeni i przyznają się do wiary? Coś niesamowitego. Słychać prawie za każdym takim grzechem chichot diabła, bo wcześniej czy później może zrobić bałaganu w każdym człowieku, w każdej rodzinie. Nie ma mowy. To jest walka na śmierć i życie. To nie są żarty. Jakimi szczęściarzami jesteśmy my, że możemy przy naszej grzeszności oczyszczenie w sakramencie pojednania godnie przyjmować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ba! Dzieje się cud, gdy przyjmujemy godnie Pana Jezusa, z którego mało kto z nas zdaje sobie sprawę. Cud! Z nami samymi dzieje się cud. W 27 niedzielę zwykłą, ta niedziela zawsze przypada gdzieś w drugiej połowie października, kapłan po Komunii Świętej zawsze kapłan z mszału wypowiada modlitwę w intencji i w imieniu wszystkich zebranych w Kościele. Ale w 27 niedzielę takich modlitw jest sporo podobnych, ale ta modlitwa, którą wtedy kapłan wypowiada, jest absolutnie uderzająca. Kto sobie zdaje wtedy sprawę, co kapłan mówi? Kto się tym przejmuje? Ilu kapłanów się tym przejmuje? A ta modlitwa brzmi dosłownie tak. Wszechmogący Wieczny Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy. Szalona prośba, którą kapłan w imieniu Kościoła zanosi, aby komunia, którą przyjmujemy, przemieniła nas w Chrystusa, którego przyjmujemy. Kto ma wtedy w Kościele pragnienie bycia przemienionym w Chrystusa? Ilu ludzi? Ilu księży, którzy wypowiadają tę modlitwę? A Kościół wie, co mówi.